Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Ultimate Football Manager Challenge. Tak więc moi drodzy, ja wiem, że miało być podsumowanie w tym odcinku, jednak no ja nie mogłem po prostu wytrzymać i przejechałem sobie całe wakacje, miałem powiedzieć, ale tutaj no zima. Okres przejściowy między sezonami w Chinach to jest właśnie okres zimowy. No i fajnie, nawet mi się to podoba. Od początku roku zaczynamy sezon, kończymy pod koniec roku, no i to jest też całkiem spoko opcja. A więc moi drodzy, w tym odcinku, ten odcinek będzie troszeczkę inny niż zwykle. W tym odcinku przyjrzymy się, jak wzmocnił się nasz klub, jak wzmocniły się kluby w naszej lidze. I to będzie taki przedsmak tego, co nas będzie czekało w tym sezonie. Głównie oczywiście przyjrzymy się naszej nowej drużynie Shandong. A dlaczego nie zrobiłem tego podsumowania poprzedniego sezonu? Dlatego, że nie znaliśmy jeszcze dobrze klubu Shandong, nie byliśmy z nimi zżyci na tyle, żeby babrać się i tracić czas na taki odcinek, dlatego myślę, że taki sposób będzie dużo lepszy. A więc zaczniemy, myślę, od transferów do klubu. Już wam wszystko tutaj opowiem, co i jak, a więc zobaczmy, kto do klubu przyszedł. Wydaliśmy w tym sezonie 32,5 miliona funtów. Sprzedaliśmy też kilku zawodników i otrzymaliśmy 7 750 tysięcy. Kto do klubu przyszedł? Oczywiście biorąc pod uwagę nasz scouting i zawodników, którzy chcieli przychodzić do klubu, to powiem wam, no, że na początku okienka transferowego myślałem, że będzie źle. Nie było, znaczy no było kilku zawodników, którzy tutaj no, mieli wysoką rekomendację. Chodzi mi tutaj głównie o Chińczyków i mieli nawet dobre umiejętności, no jednak nie chcieli do nas przychodzić, jak tutaj na przykład Zuni, środkowy obrońca, chyba najlepszy chiński środkowy obrońca, przynajmniej pod względem wartości w tym momencie. No jest tutaj kilku zawodników, których ja chciałem zobaczyć u siebie w klubie, no jednak zdecydowali się nie przychodzić, jak na przykład Zhang Yuning. Zawodnik tutaj Fiorentiny, jego zdaniem no po prostu nie chce przychodzić z powrotem do Chin, no jest już w europejskiej piłce i tam chce pozostać. Chciałem zakontraktować Zhu Jixinga, zobaczcie, naprawdę świetnego zawodnika, wpasowałby nam się tutaj jako wysunięty rozgrywający. No jednak też nie chciał podpisać kontraktu. Donga He, no tutaj miał bardzo wysoki raport, ale jednak jestem zadowolony, że nie zakontraktowałem tego zawodnika. Zhou Xin na środek obrony też nie chciał niestety dołączyć do klubu, a i tak krzyczeli tutaj za niego dużo za dużo. Liu Song, tutaj małolacik, też bardzo chciałem uzyskać sporo juniorów z naszych przeciwników. Od naszych przeciwników, dlatego żeby, no żeby pozabierać im tutaj dobrych juniorów, na tyle dobrych, żeby już znaleźli miejsce w pierwszym składzie. Kilku podebrałem, tak więc zaraz zobaczycie kogo. No i dobra, no myślę, że czas najwyższy przejść już do tych transferów. No i zobaczmy, a więc Li Yue, pierwszy zawodnik, który dołączył do Shandongu, lewy skrzydłowy, jeden z lepszych chińskich lewych skrzydłowych. Zobaczcie, już tutaj mamy raport, ma szansę stać się naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, jak na chińską ligę, na chińskie obyczaje. Po tym transferze myślałem sobie, że chyba jednak troszeczkę za dużo wydałem na tego zawodnika, ale no już musztarda po obiedzie i już przyszedł do klubu, tak więc no miejmy nadzieję, no to będzie nasz rezerwowy na lewe skrzydło. No i myślę, że będzie spoko. Następny zawodnik. Długo zastanawiałem się, co tutaj zrobić z obcokrajowcami. Ok? Bardzo długo nawet. Wam powiem, że nawet jeden cały wieczór poświęciłem na zastanawianie się, co tutaj zrobić. W oparciu o naszą dynamikę oraz w hierarchii, jak widzicie, Pele pozostał w klubie, oraz Gil, to są nasi liderzy. A więc pozbycie się jednego albo nawet dwóch liderów zespołu na pewno spowodowałoby to, że większość drużyny stałaby przeciwko mnie. Jeszcze oni są tutaj wszyscy w centralnej grupie towarzyskiej. Wśród nich jest no, największa ilość zawodników naszego klubu.
A więc, no, jeśli pozbyłbym się jednego lub drugiego, albo nawet obydwu zawodników, jestem przekonany, że morale tego zespołu spadłyby niesamowicie. No i bardzo ciężko byłoby mi to później pozbierać, dlatego zdecydowałem, że Pele oraz Gil zostają. No, nie oszukujmy się, Gil cały czas prezentuje bardzo wysoki poziom, no i mimo wszystko Pele również. Jeśli zobaczymy tutaj sobie jego atrybuty i dodatkowo, że są naszymi liderami zespołu, postanowiłem, że zostawię ich w klubie. No i w sumie tyle, no co ja się będę tutaj rozgadywał. Pele, no oczywiście, jak wiadomo, możemy mieć trzech obcokrajowców na boisku, czterech możemy zarejestrować. Dlatego pomysł miałem taki, żeby sprzedać Delgado i się sprzedał, jak mogliście zauważyć wcześniej. Sprzedać Delgado, zostawić Pele, który nie będzie często grał, no chyba, że będziemy go potrzebować, bo któryś z obcokrajowców dostanie kontuzji, to wtedy będzie grał. Ale że Pele tutaj zostanie jako po prostu lider, jako zawodnik już bardzo doświadczony, 35-letni, i on będzie szkolił naszych młodych, tutaj perspektywicznych napastników. Taką mam wizję na ten sezon. Gil będzie grał w podstawowym składzie, Roger Guedes również. Czyli no nasz kolejny obcokrajowiec, bardzo udany ma przedsezon, czyli no w 7 występach 4 bramki, 2 asysty, naprawdę fantastyczna ocena, 7,49. Duże nadzieje pokładam w tym zawodniku na prawym skrzydle. Gil na defensywie, no i już Wam pokażę, co za zawodnik przyszedł jako czwarty obcokrajowiec. I już Wam powiem, że to jest lewy obrońca. Ok? Chciałem, żeby przyszedł do nas zawodnik albo na środek pomocy, albo na jakąś stronę obrony, ponieważ i lewa, i prawa strona obrony były najsłabiej obsadzone i powiem Wam szczerze, że w Chińczykach no nie ma co wybierać na te pozycje. Dlatego uwaga, uwaga, Boris Knochman. Okej, może na pierwszy rzut oka jest to słaby zawodnik, ale bardzo ambitny i determinacji ma 20. To mnie przekonało w 100%, żeby mu zaufać, żeby nawet za darmo go ściągnęliśmy. Te 650 tysięcy, które na niego wydaliśmy, to była opłata no po prostu za odszkodowanie. Odszkodowanie, które musieliśmy wypłacić. Jestem przekonany, że ten zawodnik wejdzie do klubu od razu z grubej rury. No i zobaczcie, tak też się stało w meczach towarzyskich, w 8 występach, 2 razy z ławki, 1 asysta, no i bardzo dobre występy, średnia ocen 7,47. Lewą obronę mamy naprawdę grubo obsadzoną. Te atrybuty jeszcze mu tutaj wzrosną w tym sezonie. On jeszcze ma tutaj wielki potencjał. On co prawda obecne umiejętności 4,5 gwiazdki, potencjał na 5, ale ja wiem i jestem przekonany, że ma tutaj wielki potencjał ten zawodnik i też sprowadziłem go dlatego, żeby tutaj zarobić sobie troszkę pieniędzy. Ściągnęliśmy go za darmo. On w kontrakcie miał od razu, nie mogłem tego negocjować, ustawioną klauzulę oferty minimalnej z klubów zagranicznych 26,5 miliona funtów, a więc za mniej na pewno go nie sprzedamy, a jestem pewien, że po tym sezonie, a może i nawet w trakcie, ktoś się po niego zgłosi. Tak więc jest tutaj opcja na zarobienie pieniędzy. No bo wiecie, ja tutaj nie będę jakoś starał się zatrzymywać tego zawodnika tutaj na lata, że to będzie mało lat. Nie. Po prostu no, zaimponował mi tą swoją determinacją i swoim charakterem. No, jest bardzo ambitny, a takich też piłkarzy szukałem i bardzo zależało mi na tym, żeby była dobra determinacja, żeby była waleczność, żeby zawodnicy no, rozpierdalali po prostu przeciwników na boisku. Idziemy dalej. Li Jiuan, to sobie tak przelecimy na szybko, to nawet nie zrobiłem ja tego transferu, to zrobił mój dyrektor do spraw sportowych. No spoko, no spoko, no zaakceptowałem ten transfer, ma tutaj nawet spoko potencjał, nie wiem czy będę z niego korzystał, jebać. Lecimy dalej. Pel Jiayun, tak jak mówiłem, kilku małolatów chciałem ściągnąć do klubu, żeby no, ukraść ich naszym przeciwnikom i jednym z nich jest właśnie ten napastnik Piej Jiajun. Też raczej wątpię, że będzie występował w tym sezonie, ale różnie może być. Może się też spisywać fantastycznie na treningach ten zawodnik. No zobaczymy. Na razie po prostu sprowadzony głównie dlatego, żeby uzyskać małolata przyszłego gwiazdora.
Lee Hailong, potrzebowałem wzmocnienia na prawą stronę i Hailong jest jednym z najlepszych Chińczyków na prawej stronie. Dlatego no, jeśli porównamy na przykład te atrybuty do tego małolata cudzoziemca, no to wiadomo o co chodzi. 1,5 miliona funtów wydaliśmy i już wartość tego zawodnika jest większa. 1,9 milion w tym momencie jest wart. Następnie przyszedł Shike. Również chciałem wzmocnić środek naszej obrony. I Shike przyszedł za 5 milionów funtów. No niestety teraz ma leciutką kontuzję. Nie wystąpi w pierwszym meczu, ale niegroźna jest ta kontuzja. No i to też jest jeden z najlepszych środkowych obrońców w Chinach. Bardzo doświadczony reprezentant Chin. No i myślę, że więcej nie trzeba mówić na ten temat. Też bardzo wysoka determinacja, bardzo dobre decyzje, ustawianie się, no i odbiór piłki. To, czego oczekuję od moich środkowych obrońców. Dalej, Zhang Yun, 3 miliony funtów. Też potrzebowaliśmy wzmocnienia na lewe skrzydło. I w tym momencie Zhang Yun jest najlepszym lewym skrzydłowym naszego zespołu. Też jeden z najlepszych w ogóle juniorów w Chinach. Zapłaciliśmy za niego 3 miliony funtów. Przyszedł z Beijing. No i naprawdę ma fantastyczne tutaj raporty. Potencjał też bardzo wysoki, tak więc będziemy tutaj obserwować, jak się będzie w tym sezonie rozwijał Zhang Yun. No minimalnie w tym klubie jeszcze spędzimy 2 sezony, bo no w tym oczywiście nasz cel numer jeden to dostanie się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, a w przyszłym sezonie oczywiście wygranie tej Ligi Mistrzów, a więc tutaj już myślę mocne fundamenty stawiam pod tym, żeby osiągnąć te cele, tak jak to sobie założyłem. Kolejny zawodnik. 4,2 miliona funtów. Liu Ruofan, też jeden z najlepszych tutaj no, juniorów, chociaż już tak nie do końca. Jeden z najlepszych rekomendowanych zawodników przez moich skautów. To właśnie ten zawodnik Liu Ruofan przyszedł do nas. Skąd ty przyszedłeś? Z Shenhui. I no, głównie będzie występował właśnie jako środkowy napastnik. Już tutaj mogę Wam pokazać, że ze wszystkich tutaj naszych małolatów jest najlepszy i ma też bardzo wysoki potencjał. Może stać się tak samo dobrym zawodnikiem jak Pele. No a Pele, nie oszukujmy się, jest naprawdę zajebistym zawodnikiem. Tak więc jeśli Ruofan mu dorówna, no to myślę, że mamy tutaj naprawdę bardzo cennego zawodnika. No i też standardowo tutaj bardzo błyskotliwy, z dobrymi decyzjami tutaj, no psychicznie wygląda naprawdę dobrze, jeszcze musi się troszeczkę podszkolić technicznie, ale no jest na dobrej drodze, żeby to zrobić. I ostatni zawodnik, który do nas przyszedł, też w sumie powiem Wam za chwilę dlaczego do nas przyszedł, i Yan Dinghao z Guangzhou, tutaj 3 w sumie zawodników Guangzhou, czyli no, drużyny mistrzowskiej z poprzedniego sezonu, a więc Yan Dinghao za 16 milionów funtów, moi drodzy, tak więc jest to najlepszy środkowy pomocnik w Chinach i no przyszedł do nas. Znakomite raporty, najlepszy środkowy pomocnik naszego zespołu. Kluczowy zawodnik większości ligowych zespołów w Chinach. A dlaczego przyszedł? Ponieważ Li Lei odszedł, czyli wymieniliśmy się środkowymi pomocnikami. Za Li Leia tutaj zaproponowali nam 6 750 000 i zarząd mi zaakceptował ten transfer. Nie mogłem nic na to poradzić, ja tam jeszcze sprzeciwiałem się co do tego transferu, ale no nie udało mi się wystarczająco sprzeciwić, no i po prostu Li Lei poszedł, no i wtedy na szybko, bo to było 19 lutego, a nam okienko się tutaj zakończyło w sumie wczoraj, 26, tak więc no miałem niecały tydzień, żeby znaleźć pomocnika, no i od razu rzuciłem się tutaj na tego najlepszego Dinghao, no i udało się, tak więc wypłaciliśmy za niego najpierw 5 milionów funtów i w ratach spłacimy w następne 3 lata resztę tego transferu. Oprócz niego jeszcze Cheng Yuan za 1 milion funtów. Myślę, że bardzo dobry biznes zrobiłem na tym zawodniku. Czy on w ogóle tutaj przyszedł do nas za coś? Nie, on jest wychowankiem naszego klubu. No i sprzedany za 1 milion funtów. Ja tutaj nie widziałem dla niego miejsca w składzie, tak więc myślę, że 1 milion tutaj ładnie było przyjąć. No Delgado. Najpierw na początku okienka transferowego, gdy wystawiłem tego zawodnika, zgłosił się
Jakiś tam zespół, już nie pamiętam, za 8 milionów funtów. No i Delgado wystarczyło, żeby złożył podpis pod kontraktem, no jednak tego nie zrobił. Wyśmiał ofertę kontraktową tamtego zespołu, no i później już było mi bardzo ciężko sprzedać Delgado. Nie było przez długi okres czasu żadnego zainteresowanego tym zawodnikiem, jednak w końcu znalazł się Pochang za 1 300 000, a wtedy jeszcze akurat potrzebowałem na szybko pieniędzy, ponieważ ktoś tutaj do nas przychodził, tak, Liu Ruofan miał przyjść i no zgodziłem się za marne 1 300 000. No ale żegnamy Delgado, nie będziemy raczej opłakiwać tego zawodnika na razie. Lille już wiecie, no i Sanchao za 300 000 funtów, tak więc to są transfery naszego klubu i ja wiem, że wzmocniłem ten klub, wiem, że zrobiłem odpowiednie transfery, co do tego biorąc pod uwagę to, co było dostępne na rynku transferowym, biorąc pod uwagę zawodników, którzy chcieli przyjść do naszego zespołu, ja wiem, że zrobiłem co w mojej mocy, żeby jak najbardziej Shandong wzmocnić w tym sezonie. I teraz tak, teraz przejdziemy sobie tutaj do rozgrywek. Zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o zapowiedź sezonu. Przed sezonem i przed moimi transferami byliśmy gdzieś na 4. miejscu. Ja w sumie tutaj nie wchodziłem. Zobaczmy, na którym teraz będziemy. Na drugim. Na drugim miejscu, moi drodzy, a więc to też potwierdza, że transfery, które przeprowadziliśmy, są na tyle dobre, że bukmacherzy stawiają nas na drugim miejscu, wicelidera zaraz za Guangzhou. No ewidentnie naszymi największymi przeciwnikami będzie Guangzhou, Shangang oraz Beijing. I właśnie za chwilkę przejdziemy sobie do tych głównie zespołów. Jeszcze przejdziemy sobie do Chaiyu Ye, tak żeby jeszcze zobaczyć, jak oni tam się wzmocnili, co tam u nich słychać. No i tak, zaczniemy może od Guangzhou, czyli no, lidera. Oni nawet podwójną koronę zdobyli w poprzednim sezonie. No i zobaczmy sobie tutaj historię transferów. No i tak, sprowadzili Brumę, a więc no, najgłośniejszy i myślę najlepszy transfer chińskiego okienka transferowego. Bruma, no wzmocnili się mega, naprawdę mega. No, z nim na boisku będzie naprawdę ciężko wygrać. No ale zobaczymy, no, to jest tylko człowiek, zdarzają mu się i będą pewnie zdarzać też gorsze mecze, no ale jak na razie te oceny tutaj naprawdę mistrzowskie. No i to jest Bruma. Dalej, Wu Lei przyszedł z Shangangu za 8 250 000. Ja też się zastanawiałem nad tym zawodnikiem, no ale po pierwsze był drogi, nawet więcej krzyczeli za niego niż te 8 250 000. No jednak poszedł do Guangzhou, tak więc no spoko. Zhu Jizhu z Shenhui za jakieś marne tutaj pieniądze, 23 lata, no ale spoko, spoko jest to zawodnik, tak więc no zrobili tutaj dobry transfer. Li Lei, czyli nasz środkowy pomocnik, no i jeszcze w końcówce tutaj okienka w przedostatni dzień sprowadzili dwóch zawodników, Wei Zhen za 1 100 000 na prawą stronę, ale prawy obrońca to za bardzo nie jest, to już bardziej środkowy. I Li Sheng. No, Li Shengowi też się tutaj przyglądałem przy okazji właśnie środkowego pomocnika. No i to też jest jeden z lepszych środkowych pomocników tej ligi. No psychicznie tutaj naprawdę fantastyczny, ale myślę, że nasz Dingao jednak lepszy. Kogo oni się tutaj pozbyli? Sporo na wypożyczenia, 44 miliony otrzymali, a więc kto tutaj z głośniejszych transferów? Heilong do nas przyszedł za 1,5 bańki, Shike za 5 baniek, Wang Tonga sprzedali za 6,5-7,250, też przyglądałem się temu zawodnikowi, czy na prawą obronę, czy tutaj na środek, no ale jednak zdecydowałem, że za drogo tutaj sobie krzyczą za niego. I Dingao właśnie tutaj no, za te 16 baniek, tak więc no, no spoko, no, to będzie na pewno bardzo ciężki przeciwnik do pokonania. A więc tak wygląda Guangzhou. Przejdziemy teraz do Shangangu, zobaczmy co oni zrobili w zimę. Historia transferów, tylko dwa transfery do klubu i tylko dwa transfery z klubu. A więc Wu Wei za 2 miliony, też przyglądałem się temu zawodnikowi. Też chciałem go widzieć w klubie, ale zaraz też Wam pokażę, dlaczego nie sprowadziłem go do zespołu. I Deng Hanwen za 1 400 000. Zobaczmy, prawy obrońca. No ja nie wiem, po co on tam poszedł. I Wu Lei
poszedł. Aha, czyli go tutaj sprzedali i jeszcze Wei Zhen też do Guangzhou. Dobra. No to został nam jeszcze Beijing. Beijing, zobaczmy, co wyście tutaj zrobili. No ja też się przyglądałem tutaj i wierzę. Też chciałem go zobaczyć w moim klubie. Nawet się zastanawiałem nad Renato Augusto, no ale jednak, no po co? Po co miałbym sprowadzać takiego zawodnika? No a nie mieliśmy wystarczająco pieniędzy na Wierę, więc trzeba było szukać dalej. Historia transferów. Już sobie to ogarniemy. A więc tylko trzech zawodników. Jeden z wolnego transferu, za to z klubu. Tutaj widzę, sporo zawodników poszło. No ale niewiele, niewiele tutaj się działo. A więc Yu Tai, tutaj biliśmy się o tego piłkarza na bramkę. Naprawdę też zawodnik tutaj z mega potencjałem. Chyba najlepszy potencjał w Chinach, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Tak więc, no, poszedł do Beijing. Niestety skorzystał z ich oferty kontraktowej, a ja mu chyba nawet więcej tutaj oferowałem. No ale jednak wybrał Beijing. Trudno. Wang Tong, to już wiemy, o co chodzi z tym zawodnikiem. Oraz Li Junjie z wolnego transferu. Jakiś tutaj słabiak, ale może ma duży potencjał. Z klubu za 3 miliony Zhang Yun. Za 200 Wu Wei. Bin Bin jeszcze do Jiangsu. Jakiś też tam gorszy zawodnik. No i dobra, to są nasi najpoważniejsi przeciwnicy do zdobycia mistrzostwa. Naszym celem minimalnym na ten sezon będzie oczywiście miejsce czwarte, czyli dostanie się do Ligi Mistrzów Azjatyckiej w przyszłym sezonie. Jeszcze tutaj tak zobaczymy, czy na pewno. I zespoły z trzech miejsc kwalifikują się do Ligi Mistrzów Azji. Faza grupowa, czwarte miejsce do baraży właśnie tej samej Ligi Mistrzów. A więc tak jest, cztery drużyny się kwalifikują. Dobra, przejdźmy jeszcze do Chaiyue. Zobaczmy, co oni tutaj zrobili. Historia transferów. No i dobra, no sporo jest tych transferów. A kogo sprzedali? Sprzedali Zhejianga. Sprzedali Si Chao. Co ty gadasz, że Si Chao sprzedali? Jeden z lepszych środkowych obrońców. I to za 155-190 tysięcy. Sprzedali Huang Yuya. A więc pozbyli się dwóch najlepszych środkowych obrońców. Co ty gadasz? No dobra, no na razie zobaczymy, kto z klubu odszedł. Później Zufenga sprzedali. Ja chciałem, moi drodzy, ja chciałem Zufenga kupić. Też im oferowałem jakieś tutaj około 200 tysięcy. Jednak mój dyrektor do spraw sportowych nie potrafił zamknąć tego kontraktu i zaproponował mu za niski kontrakt. No i nie przyszedł. Nie przyszedł Zufeng, ale myślę, że nie będziemy też za bardzo płakać. Yulonga również sprzedali. Najlepszy lewy obrońca. No to ja jestem ciekaw, kogo do klubu żeście tutaj sprowadzili za tych zawodników. Penga sprzedali. Jiu! Najlepszych zawodników się pozbyli. Dobra, zaraz zobaczymy, kogo ten. Kogo sprowadzili. No i tutaj sporo wypożyczeń. No dobra, Gui Hong. Napastnik. No dobra. No nie wiem w sumie. Nie wiem, kurde. Liu Hao. Z Yifangu, na prawą stronę. No dobra, Su Jun z Liaoning, prawe skrzydło. No w sumie fantastyczne dośrodkowania, no ale tyle, co można powiedzieć o tym zawodniku. Feng Gang. Co wyście tu zrobili? I Ju Feng za 52 tysiące również na środek pomocy. No jak mogliście oddać Jiu i sprowadzić tutaj Ju Fenga. Jeszcze z wolnych transferów Wang Pu. Ofensywny pomocnik środkowy. No, 16-letni. No, widzę, że tutaj może być z niego... A nie, to jest defensywny pomocnik. Mogą być z niego ludzie, ale... Ale nie wiem. Wei Chao. Napastnik. Ja nim chyba też się tutaj interesowałem, z tego co kojarzę. Wei Chao. Chao Jian. Lewy obrońca, no w sumie nie najgorszy. I Fu Chen, też na wypożyczenie, defensywny pomocnik, ale dali dupy, nie? I to zdecydowanie. No Zhejianga, okej, mogę przeboleć, ale Si Chao i Huang Yu, dwóch najlepszych środkowych obrońców i tutaj, no ja w sumie nie widziałem jakiegoś odpowiedniego środkowego obrońcy na zmianę, a więc tutaj lipa. Zufeng, no i na napad kogo oni tutaj wzięli? Wzięli jakiegoś Honga.
Julonga się pozbyli na lewą stronę, no ale dobra, dwóch sobie wzięli. Pengpenga się pozbyli, żadnego bramkarza nie wzięli. No i tego środkowego pomocnika. No widać, że Kasiego nie ma już w czaju je, bo naprawdę Lipsztąg tam się stał, ale 2 miliony funtów dostali, 245 tysięcy wydali, a więc no ogólnie słabo. Jestem rozczarowany tym, co się stało tutaj w czaju je. Myślę, że jak my byśmy zostali, to by wyglądało znacznie inaczej i czaju je w zapowiedzi sezonu nie byłoby na ostatnim miejscu. No ale trudno. My zrobiliśmy już tutaj krok do przodu i jesteśmy w nowym klubie. Co jeszcze miałem Wam pokazać? Miałem pokazać Wam stan finansów, a więc w tym momencie mamy 19 milionów funtów. Duży, bardzo duży spadek zanotowaliśmy no, w tym sezonie, tutaj z 33 milionów funtów na te 19, no ale sprowadziliśmy wielu zawodników, bardzo dużo pieniędzy na nich wydaliśmy, no to i tak te 19 milionów nie wydaje się tak mało, biorąc pod uwagę to, że wydaliśmy 32,5 miliona, a otrzymaliśmy tylko 7,750. Jeszcze pokażę Wam, że rozbudowujemy obiekty młodzieżowe oraz bazę treningową i zrobimy to w pół roku, czyli no, na drugą połowę tego sezonu. Myślę, że też będzie można rozejrzeć się za jakimiś wzmocnieniami, ponieważ no, bazy treningowe już będą większe, lepsze, tak więc lepsi zawodnicy będą chcieli do klubu przyjść. I jeszcze rozbudowaliśmy infrastrukturę analityczną. Jeśli chodzi o zadowolenie naszego klubu, no to nie powiedziałbym, że jest fantastycznie. Z kilkoma tutaj zawodnikami już niestety się pokłóciłem, tak jak na przykład z tym nowym Zhang Junem. On tutaj chciał, obietnicę dostał w momencie podpisywania kontraktu, że chce wzmocnić zespół. No moim zdaniem ja ten zespół wzmocniłem i jego zdaniem nie. Dlatego też kilka dni temu przyszedł do mnie, że chce odejść, nie? Od razu. Tak mu powiedziałem, że no bardzo go przepraszam i że nigdzie się nie wybiera. No jest w tym momencie niezadowolony. No mam nadzieję, że mu przejdzie za niedługo, bo potrzebuję go w dobrej formie w tym sezonie na lewym skrzydle. Z kim ja jeszcze się tutaj pokłóciłem? Ta sprzedaż. Już tutaj wrócę. Sprzedaż Lileja. No niestety, no nie mogłem nic zrobić, panowie, nie mogłem nic zrobić, a tutaj no, połowa, dobra połowa, może nawet większość zawodników przyszła do mnie bardzo niezadowoleni, że pozwoliłem, że na sprzedaż tego zawodnika. Nie było tam opcji, prezes zawalił sprawę, nawet nie dopuścił mnie do głosu, ja się sprzeciwiałem, no nie mogłem im tak powiedzieć. Trzeba było tam używać innych odniesień, innych odpowiedzi, no i niestety Pele tutaj też troszeczkę jest niezadowolony, ale no tak jak mówiłem, Pele mało sobie pogra w tym sezonie, no chyba, że któryś z innych cudzoziemców nie będzie mógł grać. Czy coś jeszcze? Taktyka. Taktyka w tym zespole, nie zmieniliśmy nic co do tego, co graliśmy na końcu poprzedniego odcinka w tych właśnie trzech spotkaniach w tej drużynie. Uważam dalej, że ta taktyka najlepiej pasuje do naszych zawodników w oparciu też o analizę atrybutów na to, co mamy w tej lidze. A więc tak to będzie wyglądało. No i właśnie, jeszcze miałem Wam powiedzieć, dlaczego tam nie sprowadziłem jakiegoś defensywnego pomocnika, nie? A no właśnie, dlatego, że w poprzednim sezonie mieliśmy wypożyczonych kilku naprawdę bardzo zdolnych zawodników, którzy przyszli, już wrócili do naszego klubu, jak na przykład Zhu Teng, który od razu wylądował tutaj w pierwszym składzie. No zobaczcie sobie, jak on wygląda. Jeśli chodzi o Chińczyków, no kurde, uwierzcie mi, że tutaj jest naprawdę dramat w tych zawodnikach. No to tak Wam pokażę tylko, jak to mniej więcej wyglądało, nie? Jak sobie tutaj wyszukiwałem, powiedzmy Chińczyka, obojętnie jakiego, tego, który chce do nas przyjść, no i na przykład ten Shenlong. Kozak, nie? No dobra, jest Shenlong. Następny, Yongying. No on akurat się nad nim zastanawiałem, nie? No ale nie oszukujmy się, nasz ten Yun jest dużo, dużo lepszy. No to są i tak dobrzy zawodnicy, nie? Li Hong, też chciałem go sprowadzić, bo to jeden z lepszych też tutaj obiecujących środkowych pomocników w Chinach. No tak więc widzicie, z czym ja się tutaj musiałem uporać, tak więc naprawdę
Nie jestem przekonany, że te transfery nie były takie złe. Dobra, ale ja się rozgadałem. Trzeba będzie powoli kończyć. Tak więc jeszcze tych małolatów ja Wam tutaj pokażę. A więc po wieku sobie polecimy. No, czyli Zutenga już widzieliście. Świetny potencjał na 5 gwiazdek. Tak więc też będziemy obserwować, jak będzie się tutaj pokazywał w tym sezonie. Dalej Yiyun. Yiyuna znamy. Przecież wypożyczyliśmy go sobie do Chayu Ye. Tak więc będzie grał w tym klubie na prawym skrzydle. Może nie jakoś ekstra dużo, ale będzie grał. Też Yiyun jest już jednym z najlepiej trenujących zawodników w tym zespole. Dalej Zhang Yun, czyli no już go widzieliśmy, to jest ten lewy skrzydłowy. Zhang Bing, on tutaj był w tym zespole, no ale to jest kolejny tutaj 19-latek obecnie z niegroźną kontuzją. Zobaczcie, jak świetnie też w meczach towarzyskich się spisywał. Jeden z lepszych talentów w naszym zespole na prawe skrzydło. Yuan Zheng też będzie naszym podstawowym zawodnikiem jako tutaj wysunięty rozgrywający na OPS-u. No też bardzo dobry zawodnik, tylko 19-letni, świetny potencjał. Jestem naprawdę dumny, że mam tutaj takich wonderkidów chińskich. Czyli tak, Lin Fei, też możemy go kojarzyć z poprzedniego sezonu. Lewy skrzydłowy, też bardzo uzdolniony, też mega talent. No i to chyba tyle, chociaż Tian Yu też wrócił do naszego zespołu. Ja się interesowałem Tian Yu jeszcze będąc w Chayu Ye, a więc jestem też zadowolony, że mam go w tym klubie. Będzie pewnie rozgrywał pewne mecze w tym sezonie. Nie obiecuję mu jakoś dużo gry, ale na pewno wejdzie, jestem przekonany. Czy ktoś jeszcze? Chyba już nie. No a więc tak to będzie wyglądało, moi drodzy, a więc macie taki mały przedsmak tego, co będzie można oglądać w tym sezonie i przez następne kilka odcinków, a więc następne, myślę, no minimalnie 6 odcinków to będzie ten sezon. Myślę, że zmieścimy się w 8 około, jeszcze zależy o tym meczu w Pucharu Chin, no ale tak liczmy 7 odcinków i sezon będzie zakończony. Tak jak mówiłem, nasz cel numer 1 to jest no, bycie w top 4, chociaż taki mój wewnętrzny cel to jest wygranie ligi już w tym sezonie, ale jak wiecie, no będzie ciężko tutaj przebić Guangzhou po ich wzmocnieniach, no i też nie oszukujmy się, no mają bardzo mocny skład. No ale myślę, że ten sezon zapowiada się bardzo ciekawie. Ja już nie mogę się doczekać rozegrania pierwszego meczu, ale jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, tak więc w kolejnym odcinku zaczniemy już od rozegrania 5 spotkań, no i może zobaczymy sobie, co to będą za spotkania, a więc zaczniemy meczem otwarcia z Chongqingiem na wyjeździe, a więc tutaj już no musimy wygrać, musimy z pierdolnięciem po prostu rozpocząć ten sezon, no i później będzie Guangzhou, a więc już na początku tego sezonu sprawdzimy się z broniącym tytułu drużyną Guangzhou. Dalej będzie Huaxia Xingfu, Tianjin, a niewiele brakowało, abyście mnie przekonali, żebym tam poszedł. Oraz Beijing. Tak więc z dwoma naszymi największymi rywalami w tym sezonie się zmierzymy i to będą dwa spotkania w domu. No to tyle w tym odcinku, moi drodzy, a więc wielkie dzięki za oglądanie, chociaż jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze chciałbym Wam pokazać sztab, ponieważ tutaj też się troszeczkę zmieniło. Jesteśmy no, najlepszym sztabem w lidze pod wieloma względami, pod kilkoma nam naprawdę niewiele brakuje, a są też pewne tutaj atrybuty, w których jesteśmy no, średniakami, jak na przykład prezentacja danych, czy chociaż tutaj jesteśmy trzecią najlepszą drużyną pod względem treningu chwytania piłki. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają gwiazdki nam tutaj w tej drużynie, no też myślę, że nie ma lipy. Nie ma lipy, większość atrybutów jest trenowana na 4,5 gwiazdki. Są 3, są nawet 2,5, ale tylko jedna. I to oczywiście ja jestem za to odpowiedzialny. Ale no trzeba przyznać, że profil naszego menedżera nie jest taki tragiczny. Już mamy w sumie 5 atrybutów głównych, treningowych, które są powyżej dyszki. Tak więc no, zaczynając tutaj z pułapu, ile? 5? Czy tam 4, zrobiliśmy już naprawdę wielki krok do przodu. No i jeszcze na koniec może jeszcze raz zobaczymy sobie tutaj mój profil, a więc mamy dwugwiazdkową reputację z kontynentalną licencją B. Ta kontynentalna licencja A chyba będzie gdzieś
pod koniec roku 2021, ponieważ 12 miesięcy trwa właśnie zdobywanie tej licencji. Zostanie nam wtedy tylko licencja pro, a na nią będzie potrzebne 24 miesiące. Teraz to już naprawdę wszystko, a więc widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemano!